Siema, z tej strony Tobiasz. Dzisiaj zrobię Wam unboxing nowej płyty, którą sobie kupiłem. Tą płytą jest płyta zagraniczna G-Eazy These Things Happen. O, widzicie? These Things Happen. Kupiłem ją w Empiku dzisiaj. Tak to wygląda. Z tyłu macie listę utworów. O, widać mnie. Cześć. Macie listę utworów, tytuł płyty. Zdarłem cenę, ale kupiłem ją w innej cenie, ponieważ nie chciałem dawać ceny, żebyście nie, żeby po prostu nie było. No i co, no będziemy ją otwierać. Dlatego posłuży mi dzisiaj scyzoryk. Otworzę sobie go. Wiecie co, ja ją napoczętuję poza kadrem. Może? Żeby nic nie zepsuć. Dobra, zapoczętowałem. Zobaczymy, czy się uda ją ładnie tutaj wyjąć z folii. O, idzie to jakoś. No i dobra. No tak to wygląda. Dobra, otwieramy. Płyta jest czarna. Tutaj mamy napis G-Eazy. Tutaj tytuł. Tu są jakieś rzeczy. Jest rok wydania 2014, czyli 5 lat minęło od wydania tej płyty. Tutaj jest These Things Happen. O, trochę widać sufit mój i trochę telefon. Wkładamy płytę z powrotem. Dobra, i tu mamy książeczkę. Też czarną. Zamykamy płytę i pokażę tę książeczkę. Coś w tym książeczku jest. Aha, to jest w ten sposób, dobra. Czyli chyba jest wszystko utworów w taki sposób pokazane z tej strony. Tutaj macie takie utwory. Takie, takie. Tutaj jakieś podziękowania od G-Eazy'ego, chyba tutaj coś mam, czyli chyba dla mamy. A z drugiej strony jest kurde, folia się plącze. Shit. A z drugiej strony są jakieś zdjęcia. Od tej strony pokażę kobieta, G-Eazy w łóżku, tutaj półnaga kobieta, takie coś, tutaj takie coś. No i przednia okładka. No i dobra, trzeba to zwijać. Ogólnie płyta jest dość znana. Dopiero ja ją dopiero teraz kupiłem sobie. Ale wydaje mi się, że każdy, kto choć trochę lubi muzykę rap, muzykę hip-hop i ogólnie jeśli trochę otworzy się na zagraniczny rap, powinien sobie sprawdzić tą płytę. Płyta jest przyjemna, taka, no chill out tu trochę dla mnie. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Widzimy się później. Znaczy się w innych filmikach. Dzięki. Cześć.